Henoch żył 65 lat i spłodził Matuzalema. Po spłodzeniu Matuzalema Henoch chodził z Bogiem 300 lat i spłodził synów i córki. Wszystkich dni Henocha było 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 5 rozdział, 21 do 24 wersetu. Przez wiarę został przeniesiony Henoch, by nie oglądał śmierci i nie został znaleziony, dlatego że Bóg go przeniósł, przed swoim przeniesieniem otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Tak mówi list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 5 werset. O Henochu uczy nas Słowo Boże, że chodził z Bogiem. Patriarchowie przed potopem w 5 rozdziale Księgi Rodzaju pochodzili od Seta i żyli niezwykle długo w coraz gorszym świecie. Dzisiaj również smutno jest widzieć i czuć, że niegodziwość rośnie skokowo. Jakie jest na to lekarstwo? Henoch najwyraźniej miał doświadczenie z Bogiem. Nic nie jest powiedziane o jego pierwszych 65 latach. Potem czytamy o narodzinach jego pierwszego syna, Matuzalema. Powiedziano nam, że to imię oznacza, kiedy on umrze, to przyjdzie. Wydaje się, że to było zmieniające życie objawienie, które Bóg mu dał, a o którym chciał przypominać sobie każdego dnia. Przez pozostałe 300 lat swojego życia spłodził zarówno synów, jak i córki. Nie wiemy, ilu z nich dorastało, aby poznać i kochać Boga. Wiemy natomiast, że chodził z Bogiem. Chodzenie z Bogiem uczyniło go dobrym ojcem. Mężczyźni, jeśli chcecie być dobrymi mężami dla swoich żon i dobrymi ojcami dla swoich rodzin, chodźcie z Bogiem. A 3000 lat później Bóg mówi nam wyraźnie, że Henoch podobał się Bogu. Nie było to łatwe w ówczesnym świecie, ani nie jest to łatwe w dzisiejszym świecie z jego paradoksalnymi przyjemnościami i pułapkami. Henoch został nagrodzony w zachwycający sposób. Nie zobaczył śmierci. Jak to możliwe? Bóg go wziął. Henoch miał wiarę, że Bóg zabierze go do siebie, zanim to, w cudzysłowie to, sąd, który Bóg mu objawił, nadejdzie. Bóg zadziałał na jego wiarę, zabierając go do siebie. My również z niecierpliwością czekamy na naszego Zbawiciela, który przyjdzie i zabierze nas do siebie. Tak, Bóg zadziałał w odpowiedzi na jego wiarę, zabierając go do siebie. My oczekujemy przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, który przyjdzie i weźmie nas do siebie przed nadchodzącym sądem wielkiego ucisku, który zakończy tak zwane stare przymierze i przed nowym przymierzem będzie miało miejsce. Dlatego czekamy na Pana Jezusa. Nie czekamy na inne rzeczy, ani na inne wydarzenia, ani na inne osoby, tylko czekamy na Pana Jezusa Chrystusa, aż przyjdzie z nieba i weźmie nas do siebie. O Henochu też czytamy w liście Judy, 14 i 15 wersecie. Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby uczynić sąd nad wszystkimi i karać wszystkich bezbożników, którzy są między nimi. Za wszystkie dzieła ich bezbożności i za wszystkie twarde słowa, które mówili przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. List Judy 14 i 15 werset. Więc o Henochu możemy powiedzieć, że prorokował o ukaraniu bezbożnych. Henoch chodził z Bogiem i podobał się Bogu. Nie umarł, gdyż miał wiarę, że Bóg zabierze go do siebie przed sądem, który nastąpi po śmierci jego syna
Matuzalema. Ponadto, jak dzieli się Amos dużo później, tak Jahwe, Pan, nic nie uczyni, jeśli nie objawi swego planu swoim sługom prorokom. Amosa, 3 rozdział, 7 werset. Tutaj w księdze Judy czytamy, że Enoch prorokował, objawił umysł Boga, to, czego nauczył się poprzez chodzenie z Bogiem, przekazywał innym. Jego proroctwo nie było jedynie objawieniem o nadchodzącym wydarzeniu. Było to ostrzeżenie, które wszyscy obecni powinni wziąć pod uwagę. Powszechnie uważa się, że Enoch ostrzegał przed potopem, który nadszedł w roku, w którym zmarł Matuzalem, mając 969 lat. Jakże łaskawy i cierpliwy jest Bóg, że czekał, aż najdłużej żyjący człowiek w historii umrze, zanim zesłał potop na bezbożnych. Bóg jest również absolutnie sprawiedliwy. Nie może kłamać, ale zawsze dotrzymuje swojego słowa. Sąd nieuchronnie nadszedł. Proroctwo Enocha wciąż czeka na swoje ostateczne wypełnienie. Pan nie przyszedł jeszcze na sąd z tysiącami swoich świętych. Księga Objawienia, 19 rozdział od 11 do 21 wersetu, przedstawia go przychodzącego pod koniec wielkiego ucisku z armiami nieba oraz walczącego z bestią, królami ziemi i ich wojskami, zebranymi razem, aby wypowiedzieć mu wojnę. Inne fragmenty pisma dodają dalsze szczegóły. On wykona sprawiedliwy sąd na bezbożnych, jak prorokował Enoch. Obyśmy my, którzy znamy Słowo Boże, głosili Ewangelię zbawienia, jednocześnie uroczyście ostrzegając bezbożnych, aby uciekali przed przyszłym gniewem, jak czytamy w Ewangelii według Łukasza, 3 rozdział, werset 7. Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby uczynić sąd nad wszystkimi i karać wszystkich bezbożników, którzy są między nimi, za wszystkie dzieła ich bezbożności i za wszystkie twarde słowa, które mówili przeciwko niemu bezbożni grzesznicy, Judy 14:15. Jednoznacznie widzimy, że aby Pan mógł przyjść z tysiącami swoich świętych, to najpierw tych świętych musiał ze sobą zabrać do nieba. I właśnie to się odbędzie 7 lat wcześniej w pochwyceniu. Zatem również to proroctwo, najstarsze proroctwo Henocha, które czytamy, a o którym też wspomina list Judy, potwierdza nam, że pochwycenie będzie przed 7-letnim uciskiem, na samym początku, przed rozpoczęciem ostatniego 7-letniego okresu z 77-letnich tygodni, 7-letnich tygodni lat opisanych w Księdze Daniela, 9 rozdziale.